się w 100%, kto został mistrzem Polski kadetów U16 w 2010 roku, WKK Wrocław czy Opalenica. Nie zdradzę wyniku, poczekajmy do samego końca, która z drużyn wybiegnie na parkiet w roli triumfatorów. Opalenica w białych strojach, WKK Wrocław. A kibice zgromadzeni na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy. Fantastyczni, wspaniali, dopingujący do końca, robiący niesamowitą atmosferę. Już wcześniej na pierwszym filmiku mówiłem, że tak powinny wyglądać wszystkie finały. Poczuliśmy się trochę jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie w rozgrywkach młodzieżowych jest pełno. Szkoda tylko, że tutaj nie ma telewizji, nawet tej regionalnej czy ogólnokrajowej, bo to powinno być pokazywane. Tyle mamy kanałów sportowych i nie wiem dlaczego nie można w ten sposób promować koszykówki młodzieżowej w Polsce, a puszczać wciąż to samo na okrągło. I seriale, i filmy, które już oglądaliśmy po 20 razy. Ale zostawmy to. 22 sekundy do końca. Kibice Opalenicy na stojąco. Trzy liderki. 13. 10. 7. 4. Wygrywa WKK Wrocław. Osiemdziesiąt dwa, 64. 18 punktów przewagi. Mistrzostwo Polski dla tańczących wrocławian. Gratuluję. Gratuluję drużynie, gratuluję trenerowi Gliniakowi, gratuluję działaczom, gratuluję Opalenicy z wicemistrzostwa Polski. Ogromny sukces. Za chwilę oficjalny. Jasiu Grzeliński, Filip Struski, Daniel Szymkiewicz, Kuchowicz, Nowicki. Dziękuję, na razie tyle, za chwileczkę oficjalny, a jeszcze mamy obcięcie siatki.